Rozmaryn jako zielone panaceum w kosmetyce i medycynie naturalnej. Ten wiecznie zielony krzaczek znasz na pewno z kuchennej półki. Jego zastosowanie jest znacznie szersze. Zostań ze mną i zobacz, jak działa to cudowne zioło. Witam serdecznie na kanale Zioła, które leczą. Nazywam się Agnieszka Wanmińska, jestem naturopatą i refluksologiem. A te sezonki zostawię sobie do ogrodu. Rozmaryn to jedna z najpopularniejszych roślin starożytnej medycyny naturalnej i już wtedy uważano ją za roślinę o magicznym znaczeniu. Łączono ją ze szczęściem, miłością, wiernością, witalnością jako roślina dupa wieczności. Wróćmy jednak do XXI wieku i tu rozmaryn doskonale sprawdza się w kosmetyce i ziołolecznictwie na skórę, stany zapalne, celulit, grzybice, układ trawienny, stawy, a nawet na depresję. Rozmaryn to krzew, który przez cały rok jest zielony. Nie gubi swoich igieł, nie zmienia koloru i jako dziko rosnący możecie go znaleźć w okolicach Morza Śródziemnego, stąd też jego druga nazwa, jako róża morza. Z życia codziennego, jak już wspomniałam, znamy go jako przyprawę i ziele, które zawiera wiele związków biologicznie czynnych, takich jak garbniki, flawonoidy, kwas karnozowy, terpeny, witaminy A, B6, B2, witaminy C, minerały, żelazo, magnez, cynk, selen czy wapń. Dlatego też przez to swoje bogactwo przynosi nam wiele korzyści zdrowotnych. Zacznę od dolegliwości żołądkowych, które bardzo dobrze z nimi sobie radzi i bardzo fajnie je łagodzi, ułatwia trawienie, przywraca właściwą perystaltykę jelit, jak również pobudza czynności wydzielnicze żołądka. Preparaty na bazie rozmarynu polecane są również osobom cierpiącym na cukrzycę. Mogą mieć one wpływ na produkcję insuliny i obniżenie poziomu glukozy we krwi. Usprawniają również, co jest bardzo ciekawe, wydalanie moczu, tonują zapalenie pęcherza oraz dróg moczowych. Jako ziele bardzo dobrze sprawdzi się w profilaktyce zgagi, gazach jelitowych czy utracie apetytu. Wiele jednak badań potwierdza jego immunomodelujące działanie, dlatego warto po niego sięgać w okresach zwiększonego zachorowania, a to dlatego, że nie tylko będzie rozgrzewał, działał na potnie i wykrztuśnie, ale rozmaryn działa przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo. Zwalcza drobnoustroje, zwłaszcza paciorkowce, gronkowca i oczywiście będzie wspomagał leczenie chorób zakaźnych. I tutaj nie tylko leki, ale także ekstrakt z liści rozmarynu będą mieć takie właściwości. Głównymi składnikami tych ekstraktów są fenole i terpeny, karnozol i kwas karnozowy oraz triterpeny, kwas oleanowy i urosolowy. Ekstrakty te przebadano pod kątem hamowania wzrostu bakterii i grzybów, które będą powodować nie tylko schorzenia w naszym organizmie, ale także i te skórne, jak zapalenie skóry czy wyprysk łojotokowy. Ekstrakty z rozmarynu będą też wykazywały silne działanie przeciwbakteryjne wobec drobnoustrojów wywołujących próchnicę zębów. Dlatego sugerują też możliwość wykorzystania tego ziela w profilaktyce przeciwbakteryjnej. A czy wiedzieliście, że wąchanie rozmarynu stymuluje aktywność naszego mózgu? Już samo wąchanie aromatu poprawia koncentrację, wydajność i nastrój. Co więcej, ekstrakty z rozmarynu przyczyniają się do rozwoju bakterii jelitowych oraz zmniejszenia stanu zapalnego w hipokampie, części mózgu odpowiedzialnej za emocje, uczenie się czy wspomnienia. Cechuje się również wysoką zawartością antyoksydantów, które hamują starzenie mózgu, sugerując nawet działanie ochronne przed chorobami neurodegradacyjnymi. Dlatego warto po niego sięgać i stosować u osób starszych, nie tylko by wzmocnić ich sprawność fizyczną, ale również i pamięć i koncentrację. Medycyna ludowa sięgała po niego w zaburzeniach układu nerwowego, lękach czy depresji. Dlatego po ciężkim dniu pracy możemy sięgnąć sobie po taką herbatkę i sprawdzić tę właściwość. Co ciekawe, najnowsze badania też wykazują, że rozmaryn może dobrze wpływać na wzrok, zapobiegać degeneracji plamki żółtej. No, ziele to jako rozmaryn znacie na pewno z branży kosmetycznej, jako preparaty, które będą wspomagały nasze włosy przy przesuszonych, zniszczonych, przy wypadaniu włosów, będą wspomagać leczenie skóry,
a już wspomnianej skóry głowy, łup jeszcze łojotok. Spotkacie go w bardzo różnych preparatach, szamponach, odżywkach, w cierkach, hydrolatach czy też kremach. Mają właściwości ściągające, antyseptyczne, będzie dobrze się sprawdzał jako rozmarynę w pielęgnacji skóry trądzikowej i tłustej, jako źródło flawonoidów, które mają działanie antyoksydacyjne, będą stosowane też do celów ochrony skóry przed starzeniem i detoksykacji, na przykład w kremach przeciwzmarszczkowych. Wiele badań jednak dowiodło, że rozmaryn i związki, które są w nim zawarte, zapobiegają tworzeniu się wolnych rodników, w tym rodników hydroksylowych, ponadtlenkowych i azetynowych. Działanie przeciwutleniające rozmarynu będzie polegało na zapobieganiu tworzeniu się wolnych rodników oraz chelatowaniu metali, czyli wyłapywaniu też już tych powstałych i przekształceniu ich w mniej aktywne związki. Jak również to działanie przeciwutleniające będzie chroniło nie tylko nasz organizm, ale również i skórę przed wszystkimi zmianami degeneracyjnymi i zmianami skóry, na przykład w pigmentacji. Rozmarzyn będzie również rozszerzał naczynia włosowate, co poprawi krążenie. Dlatego dość często jest stosowany w kuracjach antocelulitowych, by ujędrnić skórę oraz otrzymać jej odpowiednie nawilżenie. Dobrze też będzie wpływał na regenerację skóry pokrytej bliznami i często sięgany przez osoby cierpiące na żylaki. Przypisuje się rozmarynowi również właściwości łagodzące bóle mięśniowe i reumatyczne. I w połączeniu z innymi ekstraktami naturalnymi, takimi jak na przykład golteria pełzająca, arnika, jeżówka, igły sosen czy lawenda, będzie on dawał poczucie natychmiastowego schłodzenia miejsca bolącego i komfort w obrębie stawów. A czy wiedzieliście, że rozmaryn jest w stanie ułagodzić wszelkiego rodzaju ból z taką samą skutecznością jak leki przeciwbólowe? Oczywiście, że tak. Tę właściwość zawdzięcza właśnie kwasowi urosolowemu, który jest w nim zawarty. Kwas ten świetnie będzie sobie radził ze stanami zapalnymi, które dotykają typowo chrząstek i stawów, oczywiście nie powodując przy tym żadnych skutków ubocznych. U podłoża aktywności przeciwzapalnej rozmarynu leży tutaj szereg uzupełniających się mechanizmów biologicznych, których suma tworzy efekty bardzo porównywalne do siłą działania stosowanych od lat syntetycznych, niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Po przebadaniu 16 roślin zielarskich pod kątem zdolności hamowania aktywności lipooksygenazy, to właśnie rozmaryn znalazł się w grupie o najwyższej aktywności zapalnej. Także zachęcam do stosowania liści rozmarynu, olejku rozmarynu, a także i maści, w której jest zawarty rozmaryn. W linku znajdziecie kilka fantastycznych podpowiedzi produktowych, a ja Was serdecznie pozdrawiam. Korzystajcie z cudownych właściwości rozmarynu. Do zobaczenia i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka. Thank you.